Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na relację z wystawy Retro Moto w Obornikach Śląskich. Zobaczycie stare traktory, różne motocykle, zetor w akcji tutaj. Milicja była też, WFM-ki, junaki, WS-ki, stare ciężarówki, polskie, amerykańskie, cała masa różnych fajnych sprzętów. Na koniec relacja ze stodoły i przejażdżka Harley'ami. Zapraszam! Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj przyjechałem na zlot pojazdów zabytkowych Retro Moto. W zasadzie taka chyba wystawa. Teraz widzę, że jakieś konkurencja jest. Jestem z całą moją ekipą. Zetor. Zetor 25K. O, jest i Paweł. Się pojawił. Cześć, cześć, witaj. Hej. Miło Cię widzieć, w końcu dojechałem. O, cieszę się, bo tam ja z opóźnieniem Cię odpisałem, bo nie ten... Tak, no ale żeśmy trafili, bo w sumie jedno jest targowisko, wiesz. No, targowisko tak i trafiliśmy. Zjechało się więcej niż planowaliśmy. O, jest mój młody. O, miłość. Chodź. Ja muszę iść po krem, a jeszcze mu ręce posmarować. Chodź Janek, zobacz jakie traktory, o. One są... 57. I co teraz, konkursy są jakieś, tak? Okazje tutaj do... Niezłe rżnięcie. Niezłe rżnięcie. Mąż i żona. Jak ma długi staż małżeński, to jest grubszy klocek, jak krótki, to jest cienki. Czy masz jakiś swój traktor? Dobra, idziemy pooglądać. Chodź Janek, zobaczymy tutaj, gdzie jest Janek. Zobacz, jakie traktory tutaj są stare. Traktor! Teraz nie zarabiamy na ziemniaku, chodź pan. A, tu kolekcja rzeczy dawnych. To jeszcze próbuję. Dobra, następny. Co teraz kręcę? Ale leci. O, tutaj kolejny Ursus 4011. Dobra. Tutaj stary ma Safer Wizum. Ursus. No. Czekaj, mama patrzysz na ten? O, a ja. A jest. Mi ręki nie wyrwać. Ale nie wtarę, nie wtarę. Jak nie jest. O. Nie krzyknąć, ona jest na stronę. Aha, nie krzyknąć, to lekko idzie. Dobra, żeby nie wstał. Dobra. Widać, że już syna ma. Super, super. Fajna zabawa. O, takie coś też w Tłebie, dobry pomysł. Konkurs z rżnięcia. Widać, że nie masz prawa. Musimy ćwiczyć. Musimy ćwiczyć, chodź zobaczymy tutaj ten. Bombaj. Diesel. Zetor. Jak widać, pokaz niezłe rżnięcie cieszy się zainteresowaniem. A, 25. Tutaj brało udział. O, gdzieś tutaj. Tutaj zdaje się Paweł tam. Tato z synem, tak? Ursus 25. Tutaj pomaga. Widzisz jak fajnie. Oj, Janio! Ale wpadłem na Jania. Ale ma fajny ten dziób. O, tutaj oryginalna farba. O, jest Simpson. Zobaczyć, jak ciężko kręci się kieratu. Idziemy do kieratu zaraz. Będzie duże lżej, bo co tu się dzieje cały czas? O, jest retro traktor. To jest chyba Pawła traktor. Motocykle cały czas jeżdżą, całe stado traktorów. O, Janek, znasz taki traktor, co? Też muszę tak półka na żółtą. Nie, bo oryginalna farba. Bo nie będzie oryginalna farba. No właśnie.
No ile traktorów? A tu zobacz jaki farmer. Farmer 2. Fent. O, to wózek widłowy. Mam jakieś informacje, 75 rok. O, to Fent, Niemcy. Super, tutaj to otwierane. Rewelacja, takie stare traktory. O, ten fajnie pomalowany, niebiesko ten, niebiesko-żółty. Jest dla dzieci, zaraz tam pójdziemy na karuzelę. No teoretycznie powinniśmy się zachowywać w takim stanie, jeżeli chciałbym do nich teraz założyć kabinę na przykład, to musimy się konsultować z motorem zabytku, żeby na przykład taką zmianę wykonać i czekać na jego zgodę, nie? Gdzieś tak słyszałem, no ale co mówię, zarejestrowano zabytek, no, zawsze sobie w tym asfalcie pojeździć. No i tak w garażu stoi to samo. Jest tutaj kółka. Nie musisz ocepłać, przynajmniej teoretycznie. Teoretycznie nie muszę, ale... Ale to i tak takie tanie jest, nie, że... Na rok wychodzi 62 zł. No. Tak, przegląd jest 1 do żywota. Z przeglądami jest fajniejszy, o, który... Z tego 1 przegląd do żywota. Super. To jest oryginalne. O. Herman Lanz. Mam w domu lecą cały komplet. Cały na górę. Ursus. Tam 40? Też miała. O, jeszcze z tym, no jak. Super, to zbiera trombi. O, to jaki fajny wóz. Tu Fiaty. Jest trochę tego. O, fajny garbus. Zobacz jakie ma fajne te, zobacz jakie ma żaluzje. O, tam ktoś odpalił traktora. Idę tam szybko na te. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Zetor odpalił. Może do tego czasu już zgasi. I po pokazie. Tutaj się dzieje. Tu jest kierat. Tu jest kierat, ale tu jeszcze jakieś fajne. Czeska zbrojowka, Brno. Ale tutaj fotel. Dwa fotele. Ale rewelacja z Zetoru 25. Jak widać, dziewczyny też dają radę przy cięciu. Dobra, bo ja gdzieś zgubiłem moją ekipę. O, tutaj jakaś WS-ka. Mieliśmy przed chwilą garbuska. Zetora 50 Super. Taki jeden z bardzo charakterystycznych przyjemków, jeśli chodzi o operatory. Tutaj maluszki. Tutaj maluszki. Skoro to się zjebało. Tam jakaś WS-ka jedzie. O, milicja, maluch. Kombi łotowskie. Zapraszam. Ale numer. Klasyk w koronie. Super. No, zaraz mi zrobisz jakieś fajne, no. Albo to jest taki fajny headlock. Co tam jeszcze jest? Kochamy oborniki śląskie. O. Najtańsza 4,7 i 1,7.
O, i taksi, to. O, i tu stare motocykle, no to czekaj, to już idziemy tam zaraz. No. Idziemy zobaczyć tutaj, obadać motocykle. Peugeot. Dużo ma, o, jakie podkładki fajne. 1927, masz jak projekt napisany. A to lata 20. Podkładka z tamtego. Jest pilotka, jest trąbka. Peugeot. No. Jest siedzonko. Kiedyś nie było tak aut, nie? Dobra, Trzebnica, no. Tutaj M06. WFM-ka. O, fajna. Fajna w oryginalnej patynie. WL. No i to jest super. Wszystkie śrubki są, widać, że oryginalne. Mają maturynkę. Tu jest Panonia. XK. Panonia, widać, że z Wrocławia. We Wrocławiu jeździła. Piaggio, o, Junak M10. Junak M10. Ładny. Oryginale, o, DWL. Wszystko z naszych rejonów, o. M11. SHL-ka. Kto? Panonia i Jubelieska. Tam stoi pan. Jubelieska, no to dobre, dobre komulę. Za tym nie wiem. Coś jest nie tak z tym, jest problem. Co się stało? Komarek. Teraz? Nie, nie, podjechał. Jest pompka. Ale co się stało? On po prostu nie, on pali, ale zaraz gaśnie, nie? I przepala mi z tyłu żarówkę. Od czego w ogóle świeci? W ogóle nie świeci światło. Trzeba sprawdzić. Dlaczego zapalnie, on nie chce. O, tu jaka MZ-ta żółta. Raz pojechałem. Prawie mnie rozjechała. O, ale błyska fajna. Dudek. Super. Ekipa, o. Ekipa z Rawicza tutaj. DWL. No. Kaski jest tak, dwa kaski. Lunaczek ładny. Dla Rysia. Ładny lunaczek. Z wozem. Idziemy tam, bo ja nie jestem pamiętna, to trzeba podobać. Pani weźmie z tego samochodu. Ja przepraszam. Cadillac. A tak mogę? Jak jest pani bogata i byla kieruje, później pani nie ma problemu, pani powiem. O, tu mamy milicyjną myskę. MOA. O, taką myskę trzeba by na ten. Się spóźniliśmy z tym i myślałem, żeby na ten rajd koguta się zapisać, bo to super impreza. Oj, zaplątałem się gdzieś w te. No ale za późno, żeby jakieś auto ogarnąć, bo tam zapisy się już skończyły. Ale taką tą, jakbyśmy mieli taką myskę albo żuka, żeby dojechać. Muszę zacząć szukać już coś na ten, na przyszły sezon, żeby dla naszej ekipy, żeby 5 osób się coś zmieściło. Może ktoś z was ma jakiś namiar na jakiś pojazd.
O, bo takim ciężarowym. Specjalny ma. Borygo. Wielkie napędy, klawisze, wszystko siadło, wszystko się zakopało. Jestem stary. Jak ruski ten kierowiec. Ilu osobowy jest ten star? Ilu osobowy on jest? Dwu czy więcej? Czy to taka kabina duża? Kabina jest dwuosobowa, a w rezultacie chyba na 9 osób jest zarejestrowana. Tam chodzi jeszcze o ten besam z tyłu. Aha. Tutaj jako kabina, no to dwuosobowa, nie? No i, bo to jest jako sypialna kabina. No właśnie, bo jest taka duża, nie? Tak, ona długa, bo tylko jest. A ja tu zrobiłem coś sypialną. Gdzie można? Jest, to można. Jak też z tyłu była dubel kabina, to tam nie. Nie, w tej kabinie. Tej też, to łóżko taką, pasuje. Taką dechę dorobiłem tam na... Teraz zobaczymy tutaj, jak tutaj wejść do tego, proszę Państwa. Jakoś tak zaglądnę od góry. Tutaj jest schodek. Tutaj jedź. Ja musiałbym mieć jakiś chyba właśnie strażackiego takiego jelcza albo stara wojskowego dla mojej ekipy. O, no takie coś amerykańskie. O, to jest wypas. Flightliner. Ale nie potrafię tego zrobić na tyle dobrze, żeby na przykład nie jeździć z beczką w wodę od do tego, nie? Większość się jednak bardziej śmieje. U nich jest ale raczej, bo nie ma takich wymagań. Tak! Chodzi, chodź, chodź, chodź. Ogień, ogień. Tak. I ten jest, to jest piękne u nich. Tak. Jest gdzieś ten właściciel tu, przepraszam? Jest właściciel? O Boże, tak. Ale to, ej, on ma oczy. Easy Rider. Tak, tak. Ja jaszczur jestem, co to mi miałeś zająć? Widzisz, kurwa? Tak, o. Faktycznie, kurwa. Bartek jest w tym. Zaraz tak? Przyjdzie, no. O. I to twoje jest? Nie, ja jeszcze przyjechałem. Aha, o widzisz. Czekaj, to sobie muszę yes. Selfie jebnąć od razu, dzisiaj drugi już celebryta, kurwa. Easy Rider, kurde, z Easy Riderem, kurde, muszę. Elegancko. Ale tak patrzę, no jest, wrócił z Ameryki, kurwa. Nie przyjadę się ciekawego? Kabinę ten, nie? Ten zaglądny. Do nas ten, do Łeby przyjeżdża. Też nie. Piotrek Łączyński. Nie ma czepy. Słuchajcie, weszliśmy tutaj zobaczyć. Ale to super. Ale tutaj się nie ma miejsca do siedzenia, tylko łóżko. Myślałem, że tutaj do tyłu jeszcze będzie, wiesz, pięć miejsc dla moich dzieci wszystkich, nie? Myślę o większym aucie, nie? Ale tutaj, kurczę, jak w samolocie jest. Jak w samolocie przełączników. Ale super. Widok też ekstra, no. Ciągnik rewelacja. Ja dziękuję, wiesz, Mateusz Żak. To musisz tak w Tatrze wsiadać. To nie jak w Magmumce. Gdzie tu jest ten? Daj kamerę. Jeździ w Ameryce? O! O. Zobacz. Widzisz, tu pan ma taką kamerkę. Widzisz, jest ten? Możemy nagrać, jak ładnie schodzi. O, dziękuję ci. Będzie ten historyczny moment. To auto ci się popsuło trochę. No, trochę się popsuło. Czemu się popsuło? Jaki historyczny moment. Trzech celebrytów. Co ma ten? Co ma ten? Co ma tutaj? Co to jest? Rura. O, widzisz, no. Też masz, tak? Masz kanał na YouTubie też jakiś? Coś? No mam, no, ciężarówki, wiesz, zaczęło się od ciężarówek, a tak ogólnie jak ktoś tam mam chwilę czasu się w samochodach ponawia, no to tam jest taki raczkujący tam. Ty Bartek, daj znak, bo szpanuje, że to moje auto. No, poznałem tu kolegę Bartka, z ciekawości wejdę na jego kanał z tą ciężarówką. Mega patyna na tym autku. Fajną patynę masz na aucie. Oryginalna. No, super właśnie. Jakie wielkie auto.
Dzień dobry, cześć. Twój sprzęt? Mój. I takiego czegoś właśnie mi do WL-ki brakuje, wiesz? I tak myślę. To raczej tak, do WL-ki to raczej taki. MB. No to jest fajne, ale to wiesz, każdy... A to jest który rok tego? To jest ten model. To jest 52 rok. 52. No ale też pasuje, no jest bardzo ładny. A gdzie ta WL-ka? We Wrocławiu. Mam dwie, bo mam WLC wojskową i WLA. Ale rzadko jeżdżę. Obie jeżdżące zarejestrowane, ale rzadko jeżdżę. To jest Harley. Tak, no. Olstra, no też mam. Tylko nie mam wsadła. Mogę go wyjąć, zobaczyć? Jest nienabity. To jest na gra. Ale rewelacja, no. No muszę też taką kupić. 800 zł. Na tym, na Łodzi chyba, nie? Czasami są. Czy gdzieś kupowałeś w necie? Nie, to są dystrybutorzy, to jest hiszpańska firma. Tak? Każdą broń. A masz jakąś stronę tego? Muszę takie coś zakupić. A teraz dojechałeś przed chwilą chyba, nie? Tak. A skąd jesteś? Właściwie to... Tu jest taka wioska, Jary się na to. Aha. Gdzieś tu z okolicy. No, taki militarny klimat uwielbiam. DW. Sobie chwilę porozmawiałem z właścicielem tego Willisa, bo ja się napalam cały czas na Willisa. Muszę sobie szopkę najpierw postawić, żeby gdzieś zatrzymać. Zobaczymy tu jeszcze te auta, o, stara walizka. Skoda, Octavia. 63 rok. Kiedy prezentem ostatnio zapłaciłeś? Bo ja nie pamiętam. Ale teraz jak na ciągłości. Ale co, nie pamiętam. Dobry. Czy można coś kupić? Tak, tylko pooglądać? Nie, może. Tak, można coś kupić? To jest taniocha dzisiaj. Dzisiaj jest taniocha. Zobaczę. No ja głównie motocyklowe rzeczy, także tutaj ciężko. Tu są, widzę, ciągnikowe, no. No. Zbiórka, jakiś skansen, tak? Tak, to jest takie... Zbieramy na remont tego. Skansen. Gdzie to jest to Lubecko? To jest... Skąd pan jest? Z Wrocławia. No, to jak pan jedzie autostradą, skręci pan na Opole i za Opolem. Aha. Między Opolem a Częstochową. A, z tamtej strony. No to zaglądnę, może kiedyś się ten... W niedzielę z czym zawsze. Można każdą na niedzielę. Wejść. Okej. Okay. Masz jakąś karteczkę czy coś, żeby zobaczyć? Czy po prostu wpisać skansen? Siedzisz kolanko do chłodnicy, do 25. To kolanko to mam przy chłodnicy na wężach. Do 25. Ja wrzucę filmik tam do siebie. Nie wzięliśmy tych, ale to można do nas przyjechać. No dobra, ale widzę, tutaj jest logo, to... Może na motora zdjęcie sobie zrobić. Skansen lub... O! A jakie motocykle są? A nie, ja mówię, wy motocykle. Aha! Tak, no. A co, rozumiem, że różne ciągniki. Ale to maszyny rolnicze. Maszyny rolnicze. No to też fajny temat. Dziko. No fajnie, że też jakieś stoisko przyjechało. Taki mini motobazar. Tutaj Paweł, widziałem, że robił właśnie na ten jakiś filmik, dodał chyba czy zdjęcie, jak robił wystawkę różnych narzędzi. Gdzieś mam taką wiertarkę na korbę. Zobaczymy z drugiej. O, tutaj różne klucze. No też fajny pomysł na wyeksponowanie starych kluczy. Dobra, bez papierosa. Dobrze, że nie palę.
Ale zobaczył. Szukam jakiegoś auta dla mojej wielodzietnej rodziny, wiesz? Wielo, to ile dzieci znaczy się? Trójkę. No mało, to jakie to... No ale to... Trójka będzie miała trójkę, nie? No! O, nie no, tutaj to jak w autobusie, kurczę. Byłoby co robić, jest wersalka. Jest tu okienko. O, super. Tamte drogi lepiej wypoczęły. Z tą tą? O, oglądałem. Tak? O. No. A coś tam live leci, no trzeba włączyć. O, to miło. Idziemy zobaczyć drugiego teraz, stara. Telewizja idzie. Radio trwam, znaczy TV trwam. To jest. Wartowie z takiego mieli. Mateusz, telewizja idzie. O. Dzień dobry, cześć. Mogę wejść na chwilę, zobaczyć, jaki tu masz ten luksusy? Włączaj klimatyzację. No, no to już wszystko działa. Pamięć, grzanie, wszystko jest. No nie, no masz, jeźdź. Kurde, wszystko jest z pamięcią, grzanie jest. Ja mówię, co chcesz? Niezły kamper. Safe, kurde. No. Safe numer 3. Safe. To jeszcze niedawno działało chyba, nie? Tak, ja to wyrzuciłem stąd te... Znaczy, z maszyn nie było. Tam tylko stoły po tych maszynach. Tu fajnie zrobione spanie. Albo to był jakiś ten radiowiec? Tak, jakieś pomieszczenie szyfrantów było. Tu były dwie szafy w tamtym pomieszczeniu. Tu był agregat. Tu były akumulatory. No, tu były cztery maszyny stałe. I szyfrowali. Szyfrowali coś. Tutaj lampka? USB mieli? No to ładnie. Ta lampka, była? Te lampki były, tak. Aha. Tylko mają żarówki zmienione na LED-owe, ale lampy były, cała ta instalacja była. No, no, co prawda dołożyłem gniazdo, to było USB. A ciekawa do czego ta lampka? Fajnie, super. Co im tu przyświecało? Czy to tu były cztery stanowiska. Aha. Cztery maszyny, więc no, jakieś tam małe światełko. Tu było cztery te lampy. Tak, to oryginalne, nie? Tak. No, może tak nisko siedzieli sobie, nie? Te zostały lampy, tu jest też w oryginale, były cztery, nie? Ja też dwie zdjąłem, po prostu nie są mi potrzebne. To zostało to, co mi jest potrzebne, resztę wywaliłem. Ale fajnie. Kurde, super. No kamper jak skurczybyk. No. Ale ten z agencji kupiłeś, czy? Nie, ja go kupiłem już od jakiegoś tam handlarza. To z agencji, to ciężko. Dużo można tam, czy tajemnica? Jaka kasa? Kasa jako kasa w zakupie nie jest duża, ale dużo więcej trzeba później odłożyć. Mhm. No tak, bo remont tego, nie? Żeby to dojechać. Sam remont silnika, instalacje nowe, elektryczne, pneumatyczne, bo on był taki dosyć mocno zdekompletowany, no to to już dosyć sporo wyszło. No ale super zabawa, no. Jeszcze trochę zostało do zrobienia, bo jeszcze mi paru rzeczy brakuje, no to tak w miarę wolnego czasu coś tam się robi cały czas. Safe. Kuchnia jest, kurde. Tak, tutaj jest, woda jest, no kuchenkę mam w środku schowaną, która jest potrzebna. Można brakuje mi jeszcze tylko lodówki. Na zloty można jeździć. Na dobrą sprawę i można by było spać. Dobra, to dzięki ci wielkie. A, tutaj jest wejście już. A tu może, a wiesz, kogoś wciągnąć przez to wejście. No, ja mam zbiornik, mam, nie mam klucza, zapomniałem ze sobą. Mam podłączenie do tankowania wody, można sobie jakiś tam prysznic wkręcić. No i to, może być van life prawdziwy. No, fajnie, no. Kamper w słuchawkę wkręcasz, wiesz, no, bo to jest. No, co prawda, nie będę włączył, bo mogę was odlapać, no. Ale... Jest zasilanie. Tak, tak, to jest cały czas podłączone. No, ale super. Super, nie no, to z takim autem to można poszaleć, nie? Nie, fajnie jest, fajnie. No nie ogranicza cię na pewno żadna waga, jak w zwykłych kamperach. No. No i mobilność w terenie. Tu możesz wjechać, wiesz. Można jechać. Przez rzekę. Nie trzeba mostów. Tak teraz to już nim nie wjeżdżam, jeszcze wcześniej nikt nie miałem kontenera, jak miałem zdjęty, no to jeździliśmy troszeczkę tam po terenie. Daje sobie radę? Tak, bez problemu. Teraz to już szkoda. Szkoda, trochę płotem, a to człowiek stary, co prawda, bo stary, a człowiek cacka później się wie. Kurde, ale zajawka, powiem wam, na takie tam duże auta. Fajny klimat.
No właśnie, no jest kupić. Kupić to jedno, a później remont. Tylko że co prawda do tych części pewnie podejrzewam, że jeszcze jest cała masa. Tylko znaleźć kogoś ogarniętego, kto to zrobi. No, tutaj impreza sobie trwa. Ja już kończę, wracamy do domu, także na dzisiaj koniec. Nie wiem, czy będzie jakaś część vlogowa, czy nie. Jak nie będzie, to pamiętajcie o łapach, pamiętajcie o subskrypcji. Jak jesteście tu pierwszy raz, to miło mi będzie, jak zostaniecie na dłużej. No i tyle. Pozdrawiam cały Top Chat, wszystkich komentujących. Trzymajcie się, hej. Witam, witam w części vlogowej. Miało nie być, ale mówię, zawsze fajnie, jak tam coś jest na bieżąco, jesteście, jak coś dogram. Super impreza, tam Paweł z kanału Retro Traktor organizował to razem z miastem Oborniki Śląskie. Ja byłem pierwszy raz, ale bardzo dużo właśnie traktorów, dużo samochodów, dużo ciężarówek. Dla dzieciaków tam też były różne atrakcje, jakieś różne stoiska. Później tam podobno jakieś koncerty były, no ale my już się zwinęliśmy. Ale serdecznie pozdrawiam tam całą ekipę osób, bo tam jeszcze chyba mam moto Retro Rawicz, tak? Dobrze powiedziałem, albo nie, też was pozdrawiam serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj przygotowywałem znowu cały wóz tutaj różnych rzeczy. Za chwilę wejdzie jakiś odcinek, że będę wam pokazywał co i jak. Będzie tam do wygrania też... Dla widzów któryś z komentarzy wybiorę, który dostanie taki fajny termometr retro. Dzięki za wczorajsze licytacje, dzięki za tego wczorajszego live'a. No po 2 godzinach właśnie GoPro mi się zagotowuje i rozłącza, więc później tą dogrywkę, jeszcze wybór tych osób, które wygrały nagrody, był w dogrywce. Ale fajnie, bo wszystko się wyprzedało, cały wóz idzie w dobre ręce. Stasiu tam połowę fantów zgarnął. Czekam na adresy, gdzie to wszystko powysyłać. Już większość z was się ze mną skontaktowała. Także fajnie. Zosia, jeszcze jak napisz do mnie maila, bo czekam na... Nie mam jeszcze, przynajmniej o tej godzinie, nie mam tutaj informacji o tobie. Dużo jest nagród. O, Stasiu wylosował. Grzesiu, trzymaj tu puzzle, zabierz. Stasiu wczoraj wylicytował puzzle dla Grzesia. Grzy ten, Staszek się w Mikołaja bawi. Stasiu, bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Normalnie zapewniłeś mi romantyczny wieczór. Zaproszę żonę z butelką wina. Tak, także fajnie, fajna zabawa. Uśmiałem się, fajnie, że to wszystko zostało odgracone, no ale już kolejny wóz czeka. Też się zastanawiam, czy to może ten rower zlicytujemy. Bo tutaj jakieś przy nagrodach, jak już są jakieś wartościowsze rzeczy, to zaraz się jakieś różne problemy pojawiają teoretycznie natury prawno-formalnej, a na razie nie chcę mi się bawić w te wszystkie, żeby to jakoś ogarniać, więc może będziemy go licytować od 10 zł, ale zobaczę, czy na tym live, czy nie. Wypatrujcie odcinka z informacjami o live z licytacjami. A my zaraz jedziemy, bo jest kolega Mariusz u mnie i jedziemy tutaj któregoś Harley'a. Którego jedziemy Harley'a za ten? Tego jedziemy? Przeglądzik? I Szarego. Motocykle są do kupienia. Jak szukacie jakiegoś Harley'a, to tutaj te 4 sztuki są ten. One są wystawione, Mariusz? Tak, wszystkie są wystawione na Facebooku. I jest jeszcze ten czerwony, którym jeżdżę teraz. Aha, pod domem. A był tak ładnie wyczyszczony, teraz będzie brudny. Jest brudny już. Pyłki na nim osiadły właśnie. Ten dziwny, że ten. Ile teraz kosztuje ten Road King? 44 albo 42. Też się dziwię, że on nie idzie, bo jest super. No, musimy się przyłożyć do tego. Tu jest pompowana zawiecha. No dobra, zrobimy jakże kilka jakichś ujęć z tego, z przeglądu. I lecimy w trasę. Hej. Dobra, wyjechaliśmy. Trzeba w końcu po pół roku zmienić te tablice. Palisz pierwszy? Zapalimy, a? Zobaczmy, czy to zapali w ogóle. Kranik? Nie, to jest pod ciśnieniem. Nie, to jest mój drogi. Czekaj, nie, ten nie. Jak to kranik, to przynajmniej wiadomo, że...
28 tysięcy mil, a ile ten ma? 19 tysięcy. 19, kurde, słuchajcie, jak z tego, jak z salonu prawie. No, zresztą tak wygląda. Jak szukacie Harley'a, właśnie w dobrym tym, to był taki nasz zamysł właśnie. Małe przebiegi, w fajnym stanie, bo one wyglądają tak naprawdę jak nówki. Za nieduże pieniądze, to zapraszamy, zaraz zobaczymy. Ten ma nawet gumy jak nowe. Ale to jest muzyka! To jest muzyka! Trzeba szukać kasku i lecimy się przeglądnąć. Przejedźmy się. Przejedziemy się, no. Na stację trzeba pojechać, bo jest rezerwa. Tak, masz rezerwę? Ja nie wiem, czy ja mam. Co ja tutaj mam? O, kask ci spadł. Włączymy. No, tu jest trochę, ale lepiej zatankować. To jest zawsze ten. Ja stwierdziłem, że jak będę sprzedawał motocykle, to żeby było paliwo w nich, a nie, że zawsze nie. Gdzieś kupujemy, to już tak, jest taki opar, tak. Że... Także nie dojedziesz do stacji. Tak, nawet. To jest dramat. Ja też no. Tak uważam, że właśnie sprzedaję ani Dustera i ma pełny zbiornik, więc nikt nie uwierzy, jak przyjedzie kupić, że z pełnym zbiornikiem, a nikt już tym samochodem nie chce jeździć. Więc ktoś kupi i będzie miał za kilka stówek paliwa. No, na pewno się ucieszy. Fajnie. Mi się robi przyjemnie, jak ktoś się może ucieszyć z czegoś, nie? Miałem taką historię, jak Buicka kupowałem. Facet, który sprzedał tego Buicka Park Avenue, jak pojechaliśmy kupić go z Legwanem, powiedział, że w ogóle chciał za niego 10 tysięcy, a ja miałem tylko 10 tysięcy łącznie z kasą na drogę. Aha. Stwierdził, że nie ma dokumentów, jakiś pracownik jego gdzieś tam pojechał. Ja chciałem się potargować, mówię, wie pan, no. Może coś tam pan spuścił. Mówię, nie wiem, tutaj byli tacy z Warszawy, w ogóle zaczęli cwaniakować, to ich powiedziałem, że spierdalali z powrotem do tej Warszawy. A wy jesteście w porządku, kolesie, w ogóle negocjowałem z nim tak, że mówię, ale piękne, jak go zobaczyłem. No i facet mówi, przyjedźcie jutro, no dobra, no to niech będzie ta dycha, tylko będziemy spali w samochodzie, bo w ogóle kasy nie mamy więcej, nie wiem jak wrócimy, nie wiedziałem jak w ogóle zatankuję go z powrotem. No. To on wyciągnął 500 z tego, tej dychy, którą mu wtedy dał. Dał te 500, pojechaliśmy z Legwanem do Ustki przenocować, przenocowaliśmy w Ustce, przyjeżdżam na drugi dzień po tego Buicka i to po prostu widać, że to nie handlarz. Auto było wymyte, wysprzątane i zatankowane pod korek. No nie no, mnie to też denerwuje, jak ktoś przyjeżdża i właśnie jest coś fajnego, wiem, a mówi, a nie, bo to, a nie, no to jedź sobie gdzie indziej, od razu mi się odechciewa sprzedawać coś i mówi, idź sobie znaleźć. Najgorsze są chamskie zagrywki w stylu, dam tam, nie wiem, 3 złote i zabieram zaraz, bo inaczej umrzesz z głodu. No to też, ale i na też jak ktoś przyjeżdża i marudzi, nie? Jak ktoś powie, o nie no, mega fajny, opuścisz sobie, też się chce, nie? No opuszczę ci. A jak po nas widać, albo nie. My z głodu nie umrzemy, nawet jakbyśmy długo nie sprzedawali, ewentualnie schudniemy trochę. To się nawet dobrze by było. No ja tak. Dlatego zbieram zapasy tłuszczu, żeby móc negocjować. Spokojnie. Dobra, słuchajcie, lecimy. Fajnie mi się to, fajnie, że Mariusz mnie odwiedziłeś, bo lubię z tobą po sobie podyskutować i się pośmiać. No, faktycznie. Dobra, jesteśmy gotowi do drogi. Ja tutaj szukałem tego uchwytu mojego do kierownicy, ale niestety go nie znalazłem. Bądź gotowy. Zobaczymy, jakie tu będą ujęcia. Jak Mariusz, pogoda ducha? Cieszysz się na wieść o tym, że jedziemy? Podróż? O, dobra. Zaraz puszczę sobie muzyczkę, zrobię sobie specjalną playlistę. A, bo ty masz muzyczkę w tym. Dobra. Telefonów nie odbieram, ale muzyczkę słucham. A, widzisz, a, bo tutaj faktycznie, no to później pokażesz mi, jak to. Widzisz, jakie zarąbiste? W rękawicach elegancko się to ogarnia i bardzo dobrze gra.
wysoka giera. Tutaj jest mega. Kiedyś myślałem, że się ręce męczą, a to niestety, albo stety nie. Więc się pacha jest elegancka. Zatankujemy zaraz, zrobimy przeglądy. Trzeba będzie się wybrać na znowu do Wydziału Komunikacji. Twarde blachy, twarde dokumenty. Jesteśmy na stacji, tu wyszło 11.11, Mariuszowi 14 litrów. Ja miałem większy zapas, kurde. Ale ten Harley jest piękny. Słuchajcie, no wczoraj chyba do mnie pisał Vader, czy dzisiaj w komentarzu, czy ta licytacja, czy w tym dniu nie może Kama położyć dzieciaków. Kama może położyć dzieciaki, oczywiście, tylko że mi jest po prostu później smutno i żal, że na przykład nie, że nie byłem z dziećmi wieczorem. A często jest tak, że Janek się mnie złapie gdzieś za nogę i mnie po prostu nie wypuszcza. A że jestem zaangażowanym ojcem, to jakby lubię tam z nimi. Lubię patrzeć, jak zasypiają i to jest takie fajne. No ale może jakoś tak zrobimy faktycznie któryś poniedziałek, że zrobimy tą licytację na 19, bo wczoraj to bardzo, nie wiem, do późna to trwało i też już byłem wyczerpany. Co? Poszło? Bez hot doga, ale już jedziemy. Dobra. Fajnie się jedzie tym motocyklem. Siedzi się jak na takim klasyku. Normalnie czuję się, jakbym jechał motocyklem z 20 lat. Pasuje ci, no, ten motocykl. Brzuch się opiera spokojnie o zbiornik, więc jest bomba. Muzyczka sobie cicho leci. Powinienem jakiegoś Glena Millera czy coś takiego sobie zapodać, a nie przepiskiem Black. Jedziemy. Jedziemy, no. Na co? Dojechaliśmy. Nie wiem. Słuchajcie, dziwna sprawa, bo tutaj musieliśmy najpierw przyjechać na jakiś taki przegląd jakby pierwszy, żeby dostać tablicę, później teraz jakiś kolejny przegląd. Jakieś dziwne te tematy, ale idziemy zobaczyć, o co tu chodzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po przeglądzie. Lecimy teraz dalej do urzędów. Uśmiech, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zapomniałem o kamerze. Jedziemy przerejestrować na białe blachy. Jest okazja do przejażdżki. Się okazało, że wcześniej przeszła
poszły. Bez żadnego zbędnego się czepiania. Raz, dwa i w zasadzie formalność. No ale przy tych motocyklach czy samochodach sprowadzanych zawsze jest zabawy, bo to tłumaczenia. Przegląd pierwszy, przegląd drugi, oni nie mają danych. No jest trochę zabawy, ale... No nie mamy co robić, był pretekst, żeby wyjechać z domu. Jedziemy, może jakiegoś obiada z Mariuszem zjemy. Zamykasz ten, a ja mam tutaj, widzisz, mam kluczyk trytką przyczepiony, żeby nie zgubić. Ja bym zabrał. Co? Ja bym zabrał. Tak? A masz nożyk? Mam. Mam taką ładną trytkę, trzeba by ją pod ten... podważyć. A ty mi już odetniesz, aha. No ładnie, to jest ten trytkę w plecy. Pomarańczową. Zajebisty kluczyk. No. Dobra, idziemy działać. Dobra, mamy zarejestrowane. Ładne mamy numery, nie? Ładny numer wywinięty. I jedziemy. Kończę już chyba tą nierudną walkę. Muszę tam wrócić szybko do domu. Pozgrywać, ponagrywać, wypuścić wam ten film, a jeszcze dzieciaki. Masz się zmęczył. O, wypadła mi ta ulica. No, zmęczyłem. Wizyty w urzędach mnie męczą. O, jest numer. Ale wszyscy są bardzo mili. Tak, no to jest całe szczęście, że są mili. Dla nich czy dla nas? Jedziemy coś zjeść, słuchajcie. Także tymczasem borem lasem. Jutro będzie film z jakiegoś... Nie wiem, z czego jutro będzie film. Z USA chyba. Wielki Kanion jutro, a później na Road 66 już będą leciały odcinki. To może, no, będziesz oglądał może. To za wcześnie nadaje. Za wcześnie? Tak. Już 20:30. Ja tak. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć!
Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!